Dyrektorem Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku została Marzena Mrozek, wygrywając konkurs na to stanowisko. Oficjalnie funkcję obejmie 12 czerwca. Na przestrzeni kilku miesięcy w spółce Szpitale Tczewskie doszło do kilku zmian personalnych. W marcu prezesem spółki został Maciej Bieliński, który zastąpił odwołaną z tego stanowiska Marzenę Mrozek. W połowie tego samego miesiąca Zenon Żynda, wiceprezes placówki, poinformował przewodniczącego Rady Nadzorczej o swojej rezygnacji. Do tej pory skład zarządu spółki pozostaje nadal jednoosobowy. Ostatecznie Marzena Mrozek odchodzi ze spółki. Wzięła udział w konkursie na dyrektora Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku i go wygrała. Potwierdzam to. W ochronie zdrowia, tczewskiej ochronie zdrowia, to w tym roku minęłoby 33 lata. Każdy człowiek w swoim życiu napotyka wyzwania, dokonuje wyborów. Ja takie wyzwanie podjęłam, składając dokumenty w ubieganiu się w konkursie na dyrektora Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim. I rozpocznie pracę pani już niebawem. Tak, to prawda, 12 czerwca 2017 roku podejmę pracę na stanowisku dyrektora Departamentu Zdrowia. Czy pani miejsce zostanie obsadzone inną osobą? Czy jest taka potrzeba, czy nie? Potrzeba jest, bo nadzór pielęgniarski, który do tej pory sprawuję, powinien być dalej kontynuowany. W szpitalach tczewskich pracuje ponad 200 pielęgniarek i one powinny mieć w nadzorze dyrektora do spraw pielęgniarstwa. Czy zdaniem Macieja Bielińskiego, prezesa spółki, miejsce Marzeny Mrozek powinno być obsadzone, czy nie ma takiej potrzeby? Stanowisko pielęgniarki naczelnej jak najbardziej zostanie obsadzone, bo taka konieczność w naszym szpitalu jest. Czy już są jakieś kandydatury? Kilka pomysłów jest, ale to zostanie ogłoszony konkurs. Zobaczymy, kto zostanie wybrany. A jego rozstrzygnięcia należy się spodziewać mniej więcej? Myślę, że czerwiec, początek lipca. To nie koniec roszad personalnych. Najprawdopodobniej do placówki powróci były wiceprezes spółki Zenon Żynda. W poniedziałek pojawi się w pracy. I będzie zajmował stanowisko, z którego zrezygnował, czy niekoniecznie? Czy pan Zenon Żynda zrezygnował z funkcji wiceprezesa? Natomiast to stanowisko było połączone z funkcją dyrektora. No i będzie zajmował takie stanowisko na tą chwilę. A czym konkretnie będzie się zajmował? No będzie zajmował się tymi rzeczami, które w tym momencie ja nie jestem w stanie jako prezes jednoosobowo ogarnąć. A z czasem pomyślimy na tym, co pan Zenon Żynda będzie mógł tutaj w szpitalu, w czym będzie mógł pomóc. Dodajmy, że Rada Nadzorcza spółki funkcjonuje obecnie w rozszerzonym składzie. Prawdopodobnie w czerwcu wróci do trzyosobowej obsady.